Siemaneczko ludziska, Maciek z tej strony, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rock'n'Roll Nation Shows. Dzisiaj jesteśmy w Goleniowie na świetnym festiwalu Goleniów Metal Mayday na rampie koło stacji kolejowej. Grają, jak dobrze widzicie, Killer, Witch Cross, Venator, Night Eternal oraz jeszcze Rascal, których tutaj na plakacie nie ma, ale dołączyli po prostu w ostatniej chwili. Pierwszy raz w Goleniowie, pierwszy raz w takim miejscu, ale atmosfera naprawdę jest już. Jeszcze koncertu nie ma, atmosfera już jest naprawdę nieziemska, więc zapraszam do oglądania, zobaczcie jak było na tym koncercie, na tym festiwalu, bo jest to pierwsza edycja. No i cóż, zobaczcie po prostu jak było. O tym, co w Goleniowie wyprawia ekipa Rock Hard Ride Free, słyszałem już chociażby od Helheim, którzy grali w grudniu w Rampie Kultura przed Sorcererem. Kiedy jednak zaproszenie pod Szczecin otrzymał Rascal, a w line-upie figurowały takie klasyczne nazwy jak Killer czy Witch Cross, pomyślałem, nie no, jest to daleko, ale trzeba tam być. Jak się później okazało, decyzja o odwiedzinach była jak najbardziej słuszna. Na miejscu pojawiłem się wcześniej, na tyle, by poznać się z ekipą stowarzyszenia oraz z Killerem, który właśnie miał swój soundcheck. Nie minęło dużo czasu, a na miejsce przyjechali i Rascale, z którymi spędziłem większość przedkoncertowego czasu. Oczywiście poznając się również z innymi zespołami, które prezentowały się tego dnia w Goleniowie. Jako, że Rascal trafił do line-upu w ostatniej chwili i był naszym rodzimym zespołem, zaprezentował się jako pierwszy. Grupę znam od pierwszego koncertu i widziałem ich milion razy, więc i setlista mnie niczym nie zaskoczyła, choć została zagrana na najwyższych obrotach. Koncert otworzyło Headed Towards Destruction, tytułowy numer z debiutanckiej epki bandy. Następnie przeszliśmy do łującego Born to Kill z powoli nadchodzącego albumu grupy. Oraz do pierwszego singla zespołu Kingdom of Misery. Następnie, tak jak to zespół lubi ostatnimi czasy, zaserwował nam soczyste i nowe Trapped Within the Lightning. A następnie zasadził nieco spokojniejszą i bardziej płynącą porcją z debiutanckiej epki. Hold the Line. Oraz After the Sunset. Reszta setlisty to nienagrane nowinki, które powoli są przez zespół rejestrowane i mam wielką nadzieję, że tak jak zapowiedział wokalista Kacper, usłyszymy je jeszcze w tym roku. Ze sceny poleciało więc do nas kolejno, pędzące i chwytające w zwrotkach Running Out of Air, Time, y'all. Yes, I'm
ekstremalne, a jednak lekkie Into the Night. Następca otwieracza setlisty, czyli The Faster The Better. Oraz agresywne i ciężkie Soldiers of Hell. Mimo że Rascal jedynie otwierał ten event, to zapewnił goleniowskiej publice jakościowe show, które mocno słuchaczom przypadło do gustu i dzięki niemu band zdobył nowych, wiernych fanów. Wybaczyli oni również, że grupa lekko nadszarpnęła timing i wydłużyła planowany czas swojego koncertu. Osobiście goleniowski koncert Rascala uważam za bardzo udany i na pewno jeden z lepszych w ich działalności. Cieszę się również, że chłopaki zostali tak ciepło przyjęci zarówno przez organizatorów, jak i przez publikę i mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia wspólna wyprawa nad zachodnie Pomorze Polski. Dzięki wielkie chłopaki za świetny koncert i czekam niecierpliwie na płytkę. Kolejny zespół przybył do nas zza zachodniej granicy, a był nim niemiecki The Night Eternal, który mocno zwolnił rozpędzone tempo Rascala i wprowadził w rampie mroczny, dumowy wręcz klimat. Grupa rozpoczęła koncert przejmującym Shadow Servants z debiutanckiego albumu zespołu Moonlit Cross z 2021 roku. Od razu w uszy wkręcił mi się pełny i ciemny głos wokalisty Ricardo, którego charakter i maniera głosu od samego startu zbudowały klimat występu. Wokalista przywitał się ze zgromadzoną publiką, która cały czas rosła, po części, co ciekawe, po polsku. I od razu przeszedł z zespołem do kolejnego utworu z albumu, Deadly as a Sight. Grupa podziękowała również za przybycie i zachęciła do podejścia pod scenę. Kolejne dwa utwory z płyty stały się bez wątpienia moimi faworytami. Zapewne przez ich tempo, świetne riffy i chwytliwe refreny. Był nim pędzące Son of Sin i otwierające płytę Elysion Take Me Over. Oh,
Znalazło się również miejsce na debiutancką epkę. Na setliście pojawiły się Eternal Night, oraz Mark of Cain. Publika bawiła się wyśmienicie od samego początku do samego końca, a występ dopiął Closeness in Suspension. Oraz zagrany na bis numer tytułowy z długogrającego debiutu Moon It Cross. Eternale bardzo przypadli mi do gustu, a ich występ zapamiętam na naprawdę długo. Cieszę się również, że mogłem ich osobiście poznać, w szczególności wokalistę Ricardo, z którym miałem okazję pogadać dłużej i który był bardzo otwartym i przesympatycznym człowiekiem. Liczę, że to nie nasze ostatnie spotkanie i będę mógł usłyszeć ponownie na żywo utwory z zakupionego na gigu winylka. Trzeci zespół przybył do nas z Austrii i nie była to byle jaka formacja. Jedna z petard młodej fali tradycyjnego metalu, czyli Venator. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem kompozycję chłopaków, którzy w tak krótkim czasie wbili się na dość spore sceny, wliczając to pierwszą edycję kipy True Rising, szczena mi opadła i nie mogłem się doczekać ich występu. Nie wiedziałem jeszcze, że opadnięta szczena opadnie jeszcze bardziej. Band rozpoczął koncert krótką gitarową solówką Leona, po czym otworzył występ utworem z debiutanckiej epki z 2020 roku Paradiser, czyli Blind Ambition. Od samego startu była wyczuwalna aura 80-owego metalu, która przenosiła nas w czasie do początków największych nazw tego sznurtu. Zrobił to zwłaszcza The Seventh Seal, mój absolutny ulubieniec debiutanckiego długograja Echoes from the Gutter, który na żywo rozwalił jeszcze mocniej. Grupa nie zwalniała z numerami z albumu i rzucała w nas kolejne miazgi. Skoczne i potężne Red and Black,
wiodącego Knight Ridera, single z najnowszego albumu. Oraz chyba najmniej lubiane przeze mnie z całej setlisty The Rising. Publika przyjęła zespół z niesamowitym entuzjazmem i wybaczyła problemy techniczne i małą przerwę w koncercie z powodu awarii gitary. Zwłaszcza, że kolejny numer, Manic Man, zagrany w zawrotnym tempie, nadrobił czasowe zaległości. Setlista zamknęły otwieracz albumu Howl at the Rain, drapieżny The Hex oraz spokojne, płynące i radosne Streets of Gold. Goleniowska publika jednak nie miała dość, więc na bis otrzymaliśmy tytułowy numer z debiutanckiej epki, czyli Paradiser. Koncert Venatora mogę uznać spokojnie za jeden z moich ulubionych tego roku. Wszystko się na nim kleiło, zespół prezentował się rewelacyjnie i mimo krótkiego stażu na scenie zachowywał się jak zespoły pierwszej ligi. Podczas występu czułem się jak na koncercie lokalnej gwiazdy w latach 80., podczas którego zostanie ona wyhaczona przez grubą rybę z wytwórni płytowej, nagra rewelacyjny album i osiągnie międzynarodowy sukces. Takim rewelacyjnym albumem jest już Echoes from the Gutter, o którym szczegółowiej opowiedziałem w 128 odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Serdecznie zapraszam. Międzynarodowego sukcesu zaś życzę właśnie Venatorowi, bo ekipa ma niesamowitą charyzmę i werwę do występów i mam wielką nadzieję, że nasze ścieżki jeszcze nie raz się skrzyżują.
Przyszedł czas na pierwszego headlinera mini festiwalu w Goleniowie, Witchcross. Jest to grupa z Danii, aktywna w latach 80., która zasłynęła albumem Fit for Fight wydanym w 1984 roku i która powróciła przed 10 laty z nowym składem dzięki gitarzyście Mike'owi Vladowi i basiście Janowi Normanowi Petersenowi, jedynym pozostałym z 80'sowego line-upu. Band otworzył koncert dziełami wypuszczonymi po reunionie, tytułowym kawałkiem z płyty z 2021 roku Angel of Death, oraz Riding with the Winds albumu X to Grind z 2013 roku, które w porównaniu do dokonań z lat 80. były nieco bardziej mroczne i cięższe. Zespół przywitał się bardzo ciepło ze zgromadzoną publiką, gdyż nie tylko był to ich pierwszy występ w Polsce, ale również pierwszy koncert po dwuletniej pandemicznej przerwie. Od razu dostaliśmy również chyba największym hitem z Fit for Fight, czyli Night Flight to Tokyo. Kawałek zdecydowanie zwolnił i został dopasowany do wokalnych możliwości Kevina Moore'a, ale niestety widać było, że oryginalna tonacja i linia wokalu Alexa Savage'a nie jest czymś łatwym do odtworzenia przez Kevina, zwłaszcza po takiej przerwie. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie, słuchając kawałka na żywo. Zostaliśmy na chwilę przy długo grającym debiucie z lat 80., ponieważ w kolejce czekał już Face of the Clown, kawałek, który zyskał drugą młodość, gdyż wykorzystano go w Netflixowej produkcji Disjointed. Następnie powróciliśmy do najnowszych dokonań zespołu i do pierwszego singla z zeszłorocznego albumu, czyli pędzącego Phoenix Fire. Po czym znów przeskoczyliśmy do lat 80. i do instrumentala X-Dance. Zakończonego solówką Jespera Haugarda na perkusji. Pozostaliśmy przy Fit for Fight, dostając od zespołu powolne Killer Ducks.
Grupa, przechodząc do kolejnego utworu, podziękowała z całego serca Polakom za pomoc Ukraińcom w tym ciężkim dla nich czasie i wykonała całkowicie nowy numer napisany na charytatywną kompilację mającą wesprzeć Ukrainę w tych parszywych czasach. Kawałek zwał się Warmonger i traktuje właśnie o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Od razu wpadł mi w ucho. Znów powróciliśmy do lat 80., a band poprosił nas o szaleństwo, gdyż zagrał dla nas Light of the Torch. Było to jednak chwilowe, bo znów nastał przeskok do najnowszej płytki i do Evil Eye. A także do albumu X to Grind i do utworu Bird of Prey, którego na albumie zespół wykonał z naszą krajanką Martą Gabriel z Crystal Viper. Kevinowi było trochę smutno, że musi właśnie w Polsce zaśpiewać ten kawałek samemu, ale udźwignął go naprawdę dobrze. Zbliżaliśmy się powoli do końca, więc na pożegnanie dostaliśmy Fight the Fire z 1984 roku. Oraz wesołe Are You There, czyli pierwszego singla grupy idealnego do interakcji z publicznością. W tym miejscu koncert miałby się skończyć, ale jak to tak? Pierwszy raz w Polsce i bez bisu? Nie mogło się bez niego obejść. Usłyszeliśmy więc na dokładkę jeszcze Demon in the Mirror z albumu X to Grind i tym samym występ Witch Cross dobiegł końca. Bardzo się cieszę, że miałem okazję poznać Witch Crossów i zobaczyć ich na żywo. Goleniowski występ zachęcił mnie do zgłębienia ich twórczości, a koncert tylko potwierdził, że nawet mimo lat są świetnym zespołem. Owszem, wokal Kevina odbiega od tego, co wryliśmy sobie w pamięć, słuchając Fit for Fight, ale nie zmieni to faktu, że na występie bawiłem się rewelacyjnie, a zespół tylko czerpał z energii publiczności. Dziękuję bardzo za ten koncert i mam nadzieję, że Witch Cross jeszcze do nas powróci. Metalowe święto w Goleniowie zamknął belgijski Killer, który powrócił do Polski po 36 latach, gdyż jego pierwszy polski gig miał miejsce podczas pierwszej Metalmanii w 1986 roku. Od tamtego momentu zespół zmienił się dość mocno. Z oryginalnego składu pozostał jedynie Paul Shorty Van Kamp na gitarze i wokalu, asystowany przez Kena Jakiego Van Stenberga na basie oraz Iwana Vanego Obdebeka na perkusji. Zespół przygotował dla nas przekrojowy set z najbardziej znanymi i najświeższymi kompozycjami. Rozpoczęliśmy klasycznym Blinded z płytki Wall of Sound z 1982 roku i przy niej trochę pozostaliśmy.
Następne było powolne, acz wpadające w ucho Bodies and Bones, podczas którego zespół przywitał się z polską publiką, przedstawił się i co nieco z nią pośpiewał. Przechodząc płynnie do kolejnego utworu z tejże płytki, pędzącego No Future. Zespół podziękował przeserdecznie Pawłowi i ekipie za zaproszenie oraz nam za przybycie, przechodząc do antemowego Monsters of Rock z najnowszej płytki o tym samym tytule. Kawałek był idealny do pośpiewania z publiką, która w śpiewaniu sprawdziła się idealnie. You are the monsters, the monsters, the monsters. Thank you very much. That's what I need. Więc po dzięce dostaliśmy jedynym setliście kawałkiem z trzeciego albumu bandy, czyli Shockwaves. Pozostaliśmy w dawnych dziejach, wracając do debiutu Ready to Hell i bujającego Backshooter. Swoją drogą idealnego do klaskania, co zespół wraz z nami udowodnił. Oraz jeszcze jednego utworu z Wall of Sound, czyli Kleptomania, rozpoczętego solówką Shortiego. Następnie lider zapowiedział medley utworów z debiutu Ready to Hell, na który złożyło się Secret Love, Battle Scars, Back to the Roots, Maybe Our Interests Are the Same, wyjątkowo z Wall of Sound, oraz Easy Rider. Oraz Touch of Evil z płytki Immortal z 2005 roku. Pozostaliśmy w klimatach Ready to Hell, gdyż dostaliśmy tym razem pełny utwór. Rock'n'rollowe Laws Are Made to Break. Oh,
podczas którego zespół wyszedł do publiki i przeszedł się po całej sali rampy, grając zawrotne solówki, a gdy wrócił na scenę, ochoczo pośpiewał z ludźmi. Kawałek płynnie przeszedł w utwór tytułowy z drugiej płyty, Wall of Sound. Tutaj nie było litości, a publika sama rwała się do śpiewania z zespołem. Zanim grupa skończyła koncert, bo do tego niestety zmierzała, Shorty spytał się publiki o trzy ważne rzeczy: czy lubią alkohol, seks oraz heavy metal. Po upewnieniu się, że wszystkie te rzeczy są przez publikę lubiane, Killer zaorał utworem tytułowym z debiutu, czyli Ready to Hell. Polska publika jednak nie chciała tak łatwo puścić zespołu i wyciągnęła go na bis. Band na szczęście był przygotowany i usłyszeliśmy jeszcze A Matter of Time z albumu Broken Silence z 2003 roku. A jako że Killer był często nazywany belgijskim Motorheadem, to na kompletny koniec ekipa Shortiego zagrała Ace of Spades ku czci Lemiego. Występ Killera był naprawdę niesamowitym przeżyciem, a zespół dostarczył solidną porcję tradycyjnego heavy speed metalu. W tym przypadku również się bardzo cieszę, że dane mi było poznać i posłuchać jednego z nieoczywistych klasyków europejskiego heavy metalu. Koncert był świetny i liczę, że Killer powróci do nas szybciej niż po kolejnych 36 latach. Pierwszą edycję Goleniów Metal Mayday zapamiętam jako jedną z najlepszych imprez metalowych tego roku. Owszem, spędziłem ponad pół doby w pociągach, ale dla takiego line-upu, klimatu i organizacji warto było. Rascal zagrał kolejny świetny koncert i pokazał swoją jakość. The Night Eternal oraz Venator udowodnili, że młode kapele mają się naprawdę dobrze i przed nimi wielkie kariery. A zobaczyć Witchcross i Killera na żywo było przeżyciem, które zapamiętam na długo. Frekwencja bardzo dopisała, a w rampie panował bardzo sympatyczny i kumpelski klimat. Dziękuję wszystkim zespołom i ich ekipom za świetnie spędzony wieczór, wszystkim znajomym, których spotkałem pod sceną i przede wszystkim organizatorom z Rock Hard Ride Free, licząc, że jeszcze nieraz się na goleniowskich ziemiach zobaczymy. Przyszedł czas na parę słów na gorąco. No i słuchajcie, to by było tyle dzisiaj. Jak słyszycie, mój głos po prostu umiera, więc postaram się streścić. Impreza była naprawdę przednia. Mój pierwszy raz w Goleniowie, mój pierwszy raz w tej okolicy od dawien dawna. I naprawdę czułem się jak lord. Ekipa Rock Hard Ride Free ugościła nas jak króli. Naprawdę dziękuję ekipo za taką gościnę, takie przyjęcie. Naprawdę czułem się przeniesamowicie. Mało które miejsce w Polsce tak gości po prostu zespoły. Nawet nie powiem, że artystów, bo artyści to takie wyszukane słowo. Po prostu zespoły muzyków, wykonawców. Naprawdę dzięki wielkie za tak ciepłe przyjęcie. Jeśli będzie okazja, na pewno będę tam wracał. A teraz przejdźmy do zespołów, które grały tego wieczoru w Goleniowie na Metal Mayday. Rascal. No, chłopaków znam od dawien dawna, zasłynęli naprawdę bardzo dobry koncert, nawet jak na support, ponieważ mieli grać pół godziny, grali nieco więcej, ale tak czy inaczej naprawdę zasłynęli solidny set, solidną setlistę, solidny koncert, no i naprawdę fajnie, że mogłem z nimi wpaść. Dzięki chłopaki za świetnie spędzony czas, no i mam nadzieję, że do następnego już niebawem. Rascal to jest zespół, który widzę raz po raz, bo to są moje dobre ziomy, więc tutaj tak naprawdę nic niezwykłego, trudno mi cokolwiek powiedzieć więcej o ich koncercie, naprawdę był bardzo udany. Natomiast mogę powiedzieć o niebo więcej o koncertach, które widziałem po raz pierwszy, zespołów, które widziałem po raz pierwszy. Night Eternal. Po przesłuchaniu pierwszego kawałka na YouTubie mnie kupili, a koncertem kupili mnie jeszcze bardziej. Klimat, który tworzą na koncercie, jest
totalnie niesamowity. Na pewno to zasługa świetnego wokalisty. Z tego co pamiętam, Ricardo, mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia. Ricardo z racji swoich korzeni tym bardziej tworzy ten klimat przez swój donośny, niski, ciężki głos. Robi to niesamowicie i przez to, a jeszcze gitary, perkusja, bas, cały zespół zgrywa to w cudowny, dumowy klimat. I naprawdę cieszę się, że mogłem ich poznać i cieszę się, że mogłem ich zobaczyć na żywo, bo show robią niesamowite. Jednak niesamowite show i moje ulubione show i mój ulubiony koncert z tego line-upu zafundował Venator. Jakby te mordy zasunęli koncert tak bardzo, że czułem się, jakbym oglądał film z lat 80. o jakimś małym zespole. Coś na zasadzie Rockstar chociażby, tylko że tym Rockstar był cały zespół, a nie tylko wokalista. Naprawdę chłopaki, nie dość, że są super ziomami, bo przegadaliśmy bardzo dużo na backstage'u i między koncertami i na koncercie kolejnych zespołów i tak dalej, na koncertach kolejnych zespołów, ale tak czy inaczej Venator załoił konkretny koncert i mam nadzieję, że to jest nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze nieraz się zobaczymy, czy to w Polsce, czy to poza Polską, bo naprawdę grają niesamowicie klasycznie z jednej strony, a niesamowicie oryginalnie z drugiej strony. Więc naprawdę z Venatora jestem najbardziej zadowolony, jeszcze dorwałem winyla, więc już jestem ultra happy. No i oprócz młodzików oczywiście były starsze zespoły, takie jak Witchcross oraz Killer. Witchcross trochę mniej mnie zajawił, mimo że grali głównie utwory z Fit for Fight z 84 roku, nieco wolniej, ale widać, że obecny wokalista troszkę się męczył z tymi utworami, które oryginalnie były o niebo wyższe. Natomiast utwory, które już były nagrane z nim na płytach, jak najbardziej uciągnął i koncert uważam za bardzo udany. Publika bawiła się niesamowicie i generalnie no, cieszę się, że mogłem taką legendę europejskiego metalu zobaczyć na żywo. Właśnie w Goleniowie, co ciekawe. Nie w jakiejś Warszawie, nie w Łodzi, nie w Poznaniu, nie w Gdańsku, tylko właśnie w Goleniowie. Witchcross naprawdę świetny koncert i równie świetny koncert zasunął Killer, czyli jakby nie patrzeć, belgijski Motorhead, którzy zasunęli kolejnym konkretnym koncertem. Dobra, tak gadam na miejscu, powoli pójdę w odpowiednim kierunku, bo czas leci, ja tutaj cały czas gadam, a jutro też się szykuje fajny koncert. Killer zasunął również świetnym koncertem, są dodatkowo świetnymi ludźmi, bo to był pierwszy zespół, którego spotkałem w Goleniowie. Byli już na miejscu, rozstawiali się, robili soundcheck i chcieli było z nimi pogadać, podpisać co nieco i później jeszcze posiedzieć i pogadać. Zobaczyć ten zespół po raz pierwszy w Polsce od 36 lat, bo grali na Metalmanie od 86. To jest naprawdę niesamowite przeżycie i cieszę się, że mogłem dostąpić zaszczytu zobaczenia Killera po raz drugi w Polsce, nagrania tego koncertu, no i po prostu bawienia się na ich muzie podczas ich koncertu, podczas ich setlisty, podczas i bawienia się do ich kawałków, zarówno tych klasycznych z lat 80. z Wall of Sound, Shockwaves itp. itd., jak i tych nowszych, chociażby z Monsters of Rock z 2015. Nie mogę się doczekać nowego albumu Killera, bo już go zapowiedzieli na koncercie i mam nadzieję, że dostaniemy kolejną konkretną porcję Killera. No i no to było 5 zespołów, które było na tym festiwalu. Teraz czas na pociąg ze Szczecina do Warszawy o 3.15, ponieważ mimo tego głosu, mimo tego hardkorowego stylu życia, w Warszawie czeka mnie Riot City i Seven Sisters wraz z Helheim i Ironbound w remoncie, a wszystko to zrobione przez Helicon Metal Promotion. Z tego również będzie relacja, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Przepraszam w ogóle za mój stan, ale naprawdę impreza była przednia i mam nadzieję, że wybaczycie mi moją paplaninę, która trwa już 6 minut, jakby nie patrzeć, ale po prostu przeżywam ten koncert, przeżywam ten festiwal. Naprawdę dziękuję organizatorom, dziękuję zespołom, które spotkałem, dziękuję ludziom, których spotkałem również, jak chociażby moją cudowną redakcję Metal Up Magazine, czy chociażby cudownego Black Silesia Productions, który również na koncercie się pojawił. Dziękuję wszystkim, z którymi spędziłem ten czas. No i cóż, widzimy się na kolejnych eventach, kolejnych koncertach, a ja jak mówię, lecę do Warszawy, ponieważ Helicon Metal Promotion szykuje cudowny koncert Riot City dzisiaj dosłownie, wtedy kiedy byłem na Heavy Metal Mayday w Goleniowie, to
Helicon rozkręcał imprezę we Wrocławiu, właśnie z Riot City i Seven Sisters, a także z Helheim i Axe Crazy. Ja będę mógł zobaczyć ten zestaw, tylko że zamiast Axe Crazy będzie Ironbound, ale mam nadzieję, że będzie równie zarąbiście. Tym przydługim zakończeniem kończę tę relację. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że ją oglądaliście, dziękuję, że przeżyliście ten festiwal ze mną po raz kolejny. No i no cóż, widzimy się przy najbliższej okazji, tak więc lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał. Jeśli chcecie, możecie tam na dole na YouTubie jest taki przycisk podziękuj, więc tak możecie podziękować mi tak bardziej materialnie za tę relację. Jeśli oczywiście chcecie i możecie, bo nic tutaj nie jest obowiązkowe i przymusowe. A my się widzimy przy najbliższej możliwej okazji. Naprawdę dzisiaj się bardzo rozgadałem na zakończenie, ale włączyła mi się straszna gaduła, plus jeszcze no naprawdę jestem przezachwycony tym festiwalem i naprawdę żałuję, że dopiero do Goleniowa dotarłem teraz, a nie parę lat temu, kiedy robili naprawdę rewelacyjne festiwale. Dobra, bo mój głos siada, ja mam długą drogę przed sobą, no i co, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, no i co, do następnych relacji, do następnych recenzji, do następnych materiałów na kanale. Tak więc, nara.